próbujemy włączyć muzykę. Teraz tak. Sorry, ale opiłki mi wpadły. Dobrze, mili Państwo, jak to w tej chwili wygląda? Wygląda to w tej chwili tak, że jest pogoda dla bogaczy. Patrzę, czy nikt nie idzie, to będę mógł się rozgadać. Bo zawsze często mi przeszkadzają. Nie nagrywałem szlifowania, bo już to trochę poszlifowałem. Dlatego, że po prostu nie lubię, jak mi się patrzycie na ręce. To jest jeden temat. A drugi, no wiecie, jak to jest z robotą, jak ktoś obserwuje. Ani wiecie, bąka nie można puścić, ani takich tam różnych rzeczy. Więc po prostu stwierdziłem, że już przy tym szlifowaniu będę mógł być sobą. I po prostu będę mógł sobie pracować, wiecie, tak po swojemu. Bez jakiegoś tam spinania się przed kamerą, nie? Czy tam, no, przed kamerą, można powiedzieć, przed kamerą. To teraz Wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. Tam bardzo się rzucają w oczy te w sensie odpalnika, te wypalenia. Teraz drugi raz, jakbym to robił, to bym już nie kombinował, nie, z tym palnikiem. No ale to wiecie, brak doświadczenia, nie? O, tutaj tak, chyba tutaj było jeszcze odpalnika, nie? Gdzie było? Tutaj, nie? Ale tego Przemek nie będzie widział, bo my będziemy z góry do tego sypać, więc to pod warunkiem, jakbyśmy, wiecie, chcieli kogoś przewieźć w tej skrzyni, nie? Ktoś tam by nam się chciał schować czy coś, czy byśmy się przed żoną, czy przed kimś chcieli schować, no to wtedy może nas to drażnić, ale tak normalnie nie będzie tego widać, także nikt się nie powinien do tego czepiać, oprócz tych troli, co komentują, nie? Znaczy część tych, wiecie, jak to się nazywa? Hejterów, nie?
no to oni właśnie będą to komentować, ale to tam oni mogą, nie? Oni są do tego stworzeni. No, także w ten sposób to wygląda. Wyszlifowałem jeszcze te spawy, bo tu były, wiecie, po elektrycznej jeszcze i po prostu nie mógłbym pójść spać, jeżeli bym tego nie zrobił, bo one wyglądały o mniej więcej tak. A te to chyba nie będę już bardziej szlifował. Te będą zakurzone, zabłocone, bo to z kół nieraz błoto, coś poleci, to nie będę widział. To będzie spoko. No i generalnie za chwilę powinna być montowana, jak tata przyjdzie i mi pomoże, bo tam jeszcze w kurniku działa. A jeszcze muszę, tutaj właśnie to tata doradził, to rada taty. Tutaj kółeczka takie z dziesiątki, ale to już palnikiem. To akurat do kółek to palnik spoko, tam resztę się wyszlifuje trochę. Wyciąć, że jeżeli gdzie, wiecie, gdzieś tam się za dużo wsypie czy coś, żeby przegarnąć, nie, no to będzie to ułatwione. W sumie to mógłbym kwadraty może wyciąć, ale to osłabię. Kółka będą lepsze, mi się wydaje, że będą lepsze. Tutaj zresztą też w ten sposób to zrobili, że kółka wycięli. O, widzicie tutaj. No ale to było plazmą albo tam laserem cięte na pewno. No a Przemek nie ma lasera, laseru. Przemek ma palnik. A o co chodzi jeszcze? O to chodzi, dlaczego tak się brzydko popaliło? Pierwszy temat jest taki, że ten palnik mi jakiś czas temu spadł i jeżeli sobie, może nie będzie tego widać, o tutaj on się wbił tak jakby, nie? Uderzył w ziemię i mi, kurczę, tutaj tych dwóch, trzech rowków. Słabo tutaj ta dysza podgrzewa, w sensie to podgrzewanie, nie? Działa, bo ta dysza tlenowa jest ok. Już sobie zamówiłem tą łuskę, ją teraz trochę przeszlifuję, to może będzie lepiej szło te palenie. Ale jeszcze co jest za temat z tym palnikiem? Z tym palnikiem jest taki temat, że on się jednak chyba bardziej nadaje do takich tematów, wiecie, 6, 8 mm, 10 mm, nie? Przepraszam, ale kurde od tego... Przepraszam, ale od tego szlifowania mam w nosie pełno maski, mi się nie chciało jej zakładać, bo mi potem okulary te ochronne parują. Ale jak dużo bardzo mam szlifowania czy czyszczenia, no to jednak maskę zakładam. No, po prostu 3 mm to jest chyba trochę za mało do palnika, ale to teraz zaraz zobaczymy, zaraz ten palnik tam, pójdę tą końcówkę trochę może naprawię, chociaż już mam drugą zamówioną i spróbujemy tutaj to wypalić i zamontujemy i potem pójdzie temat po prostu, w sensie ta zakładka, do, albo ją wywiozę, albo wymierzę sobie plandekę i będzie plandeka i potem zrobimy naklejki Waderstadt. I będzie dobrze, nie? I powinno być ok. Dobra, także idziemy palić. Ale nie papierosy, tylko blachę. Próbujemy to sobie pociąć z kamerki na głowę, ponieważ iż gdyż, bo Przemysław nie podładował sobie telefonu, a ta kamera i tak ma już lekko uszkodzony obiektyw. Odcięcia, spawania, szlifowania i palenia palnikiem. Więc sobie spróbujemy to zrobić tak. A, to jednak tak. Tutaj trzeba pyk. Ciekawe, czy coś z tego wyjdzie. To tam się obszlifuje trochę tego. Tam potem pogligla trochę, pospawaj. Tutaj heftkę zrobi. Będzie gitar. Będziesz pan zadowolony, ojejku, i to jeszcze ja. Dobra, odkręcamy trochę tlenu, ponieważ to jest palnik inżektorowy, teraz trochę acetylenu. Ustawiamy płomień. Widzicie, tutaj pojechałem szybko i kółko nie wypada, dlatego że skleja się po prostu z tym. Skleja się z powrotem ten materiał, nie? Przyczepia się, jest za cienki. Jest po prostu za cienki. A te górne może szybciej się pojedzie.
Uuu, nisko, na stół. Dobrze. No i teraz tak. Trochę się poszlifowało. Tutaj to nie będzie aż się patrzeć na to. Natomiast tutaj głównie chodziło o to, wiecie, z tej strony, nie? Jak tam ktoś przyjdzie, żeby dupy zaraz nie obrabiał, bo to potem spać ciężko, nie? Jak takie co? No i tu również, nie? Tu jeszcze ciepłe. No ale tak to tam wygląda. Gładziutkie, ładnie, papier ten, tarcza ścierna robi robotę, nie? P60 i P36, ta listkowa. O, coś takiego, nie? No, fajnie, fajnie. Normalnie bym powiedział, jakby mały kotek Stasi języczkiem oblizał. No, podoba mnie się to nawet, no. Ciekawe, no, wiecie, podejrzewam, że gdzieś tutaj na tych rogach może delikatnie spękać, nie? Natomiast tutaj z tyłu, tam gdzie dolegało, tu i tutaj ten spaw, coś z tyłu, już tam nie będę wychylał się z kamerą, bo tam tata pewno nawet go nie obejrzy, ale grunt, że jak przyjdzie, wiecie, tutaj okiem rzuci, to o, dobrze, kurde, młody, ale zaspawane, ładnie, nie? Wyszlifowane tego, tutaj na ten spaw spojrzy, na drugi, na te tutaj powie, dobrze jest, nie? A no, jak się będzie pękać, no, fajnie wyszło, moim zdaniem. A waszym to tam zobaczymy. No, normalnie jak... Jak to Mareczek mówi? Jak p***ka po goleniu gładziutkie. No dobra. Ja to tam może troszeczkę jeszcze poszlifuję i trzeba tutaj się będzie zbierać w sensie do... A, jeszcze muszę to rozkręcić. Bo to jest... A, patrzcie, kurde. Spawy ściągnęły. Kurde. Było... Latało wszystko na boki, nie? Spawy... No, jeszcze nawet mówiłem, że rozkręcę to bardziej, żeby trzymało. Kurczę, szkoda, że tego nie nagrałem. Wszystko tutaj, taki luz był na tym, że to wszystko tańczyło, latało na boki. A widzicie, już tutaj spawy widać też trochę ściągnęły pewno całą skrzynię na dół. I już jest sztywno. Jeszcze może delikatnie tutaj tą śrubę popuszczę. I jeszcze troszeczkę... troszeczkę rozkręcę. Obawiam się, że kąt... I przy podniesieniu będzie tak wysoki, że będzie się wysypywać ziarno. No jest trochę ten kąt nie taki. Jak będzie do pełna zasypane, nie wiem, czy tutaj jeszcze mu jakieś nadstawki, albo jeszcze jednego kątownika nie przyspawać z przodu. Trochę może głupio będzie wyglądało, a płaskownik? No nie wiem, trzeba było się zastanowić, żeby jeszcze chyba ten przód troszeczkę tutaj podnieść. Dobra, jesteśmy na wadze. Waga zetora z agregatem to jest 7575, tam młotek leży, to wiecie tam. Także mamy 7575, jedziemy spróbować sypać zboże. Dobrze, jest zasypane, trzeba było worki do przodu dołożyć, bo ojciec się uparł, że nie można dosypać, no ale już jakiś obraz będzie, biorę się za ważenie. Mamy 8040 kg, czyli wyszło 465 kg. 40 kg czy tam jeszcze wejdzie? Jak będzie plan deka, powinno wejść. To od biedy, może jak będzie końcówka, to te pół tony powinno wejść. Czyli w zasadzie efekt został.
Dobrze, jak widzicie, udało się po prostu tak to wyspawać, że się nic nie wysypuje. Jeszcze zaraz go podniosę. Babcia się patrzy, mówi co on gada sam do siebie. Idziemy tam, do góry. Kurde, nie wejdę, tak jest pochylone. Kamerę zepsuję. Także jest dosyć mocno już pochylone. I nic się tutaj nie ma prawa wysypać, także powinno być spoko. Oj, będzie wesoło. No i dobra, agregat odpinamy, spuszczamy zboże. Agregat idzie, będzie go do pana od Plandek. Jeszcze będzie jeden tutaj temat zrobiony w nim. W sensie będą założone tam te deflektory, o ile to można tak nazwać. W tym miejscu, żeby się nie przesypywało, bo na lekkiej ziemi paker po prostu przesypuje ziemię. No i co? No i po prostu trzeba się brać za montowanie materiału, szukanie materiału na tuza i obramowanie ciągnika, na razie. A i wzmocnienie podnośnika jeszcze. A tam kiedyś go zrobimy, będzie pan zadowolony.